Od soboty możliwe jest już aktywowanie bonu turystycznego na wakacje dla dzieci. Na co konkretnie będzie można przeznaczyć te 500 zł, a w niektórych przypadkach 1000? Jak uaktywnić bon turystyczny? Pełen instruktaż dzisiaj w Onet Rano. Wiem, Beata Tadla, dzień dobry. A gościem naszego programu jest rzecznik prasowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Paweł Żebrowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałabym, żeby po tej naszej rozmowie rodzice, którzy mogą starać się o bon, mieli taką pełną wiedzę na temat możliwości, jakie ten bon daje. Proszę powiedzieć na sam początek, komu przysługuje? Generalnie może zacznę od realizacji bonu, bo to jest najważniejsza kwestia od strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale żeby o to zrealizować też zapytam. Zacznijmy od tego, komu przysługuje, kto może w ogóle zacząć się starać o realizację tego bonu? W telegraficznym skrócie bon przysługuje na dziecko, któremu z kolei przysługuje rodzina 500+. Bon jest wypłacany, może nie wypłacany, ale bon jest o wartości 500 zł. Jeżeli jest w przypadku dziecka z niepełnosprawnością, ten bon wynosi już 1000 zł. Sprecyzujmy, czyli rodzice, którzy wcześniej starali się, czyli złożyli wniosek o świadczenie 500+, mogą teraz starać się o 500 zł, czyli ten bon turystyczny. Ci, którzy tego wcześniej nie zrobili i nie pobierali świadczenia 500+, nie dostaną bonu turystycznego. Czy dobrze rozumiem? Generalnie jest tak, że w ustawie jest jasno wskazane, że bon turystyczny przysługuje na dziecko, któremu przysługuje świadczenie z programu Rodzina 500+. My mamy dostęp do informacji, kto to świadczenie otrzymuje i dzięki temu rodzice takich dzieci mogą, albo opiekunowie mogą wygenerować sobie ten bon turystyczny. Czyli jeżeli na przykład wcześniej składała mama wniosek o świadczenie 500+, to teraz dobrze by było, żeby to ta sama mama składała wniosek o bon turystyczny, a nie tata. Tak, ważne jest, żeby właśnie osoba, która składała ten wniosek o 500+, żeby również starała się o bon turystyczny na naszej platformie usług elektronicznych. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który pobrał informacje o świadczeniu 500+, po prostu nie widzimy rodzica, który o te 500+ nie wnioskował. Dla przykładu, jeżeli mamy rodzinę z ojcem i matką, jeżeli matka zawnioskowała o 500+, to ona będzie w systemie i ona będzie mogła tylko wygenerować ten kod, który później zrealizujemy na przykład w hotelu czy w innych miejscach. A proszę powiedzieć, czym się różni wniosek o bon turystyczny dla dziecka z niepełnosprawnościami? Generalnie warto tutaj podkreślić, że my nie wnioskujemy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ten bon turystyczny, po prostu generujemy odpowiedni kod. Jeżeli chodzi o dzieci z niepełnosprawnością, dodajemy po prostu na platformie usług elektronicznych zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka, wówczas możemy ten kod wygenerować. Do kiedy taki bon obowiązuje? Bon obowiązuje do końca marca 2022 roku. W tej sytuacji, nawet jeżeli obecnie teraz wygenerujemy sobie kod, to możemy go wykorzystać na przykład zimą, możemy go wykorzystać latem przyszłego roku, więc jest na to czas, żeby osoby, które będą chciały wyjechać i będą chciały skorzystać z tego bonu, mają jeszcze na to sporo czasu. A jest taka możliwość, że wykorzystamy część bonu teraz, a kolejną część na przykład za rok? Tak, jest taka możliwość, żeby dzielić ten bon. Jest taka możliwość, żeby na przykład wydać 250 zł, a później kolejne 250 zł. To na pewno usprawnia i chyba ułatwia rodzicom wyjazd na wakacje. A składanie samych wniosków, czyli próba wygenerowania tego bonu, też jest jakaś czasowo ograniczona, czy nie? Czy można to robić właśnie przez najbliższe 2 lata? Nie, generalnie ten kod można wygenerować od tygodnia i mamy na to czas do końca marca 2022 roku, więc także mamy sporo czasu na wygenerowanie tego kodu. No i ważne, że to wygenerowanie kodu jest dosyć proste. Ważne jest jednak, aby mieć konto, profil na platformie usług elektronicznych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
No, szczęściarze, którzy już mają to konto, bo przecież, żeby je założyć, też trzeba przyjść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby móc je zarejestrować. Czyli, jak rozumiem, osoby, które nie mają tego konta PUE ZUS, nie mogą przyjść do placówki ZUS-u i wygenerować tego kodu bez tej platformy. Zacznę od tego, że nie trzeba przychodzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby założyć sobie konto na PUE, czyli na platformie usług elektronicznych. Jak założyć konto? Wszelkie informacje są na naszej stronie internetowej. Tam też są filmiki, w jaki sposób to zrobić. Konto możemy założyć, swój profil możemy założyć za pomocą bankowości elektronicznej lub na przykład podpisu zaufanego. Chodzi o to, jeżeli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przychodzenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych placówek ZUS-u, w niektórych przypadkach możemy się udać. Chodzi o to, żeby potwierdzić swoją tożsamość, że my to my. Dlatego, że bon musi przysługiwać konkretnej osobie. No i żeby założyć ten profil na PUE, musimy potwierdzić po prostu swoją tożsamość. Można to zrobić w każdej placówce ZUS-u. My także w każdej placówce ZUS-u pomożemy założyć ten profil. Ważne jest jednak, że nie musimy tego robić. Możemy to zrobić z domu, nie wychodząc z domu, po prostu, tak jak powiedziałem, użyć albo naszej bankowości elektronicznej, albo profilu zaufanego. Ale żeby zrobić profil, trzeba przyjść i potwierdzić swoją tożsamość do placówki ZUS-u. Trzeba to zrobić fizycznie i wystać w kolejce. Tak, można to zrobić w ten sposób, ale jeżeli ktoś ma bankowość, no po prostu konto w banku, to może zrobić to za pomocą bankowości elektronicznej. Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji chyba większość z nas ma po prostu konto i korzysta z niego, z elektronicznego konta. I mamy też takie informacje, że większość z rodziców właśnie korzysta z tego narzędzia i dzięki temu zakłada sobie profil na PUE. Mhm. Czyli fizycznie ten bon turystyczny nie jest papierkiem, nie jest biletem, jest po prostu kodem, który dostajemy gdzie? Tak, jeżeli już zarejestrowaliśmy się na platformie usług elektronicznych, wchodzimy sobie w zakładkę ogólny, a później w zakładkę Polski Bon Turystyczny. W tej zakładce będziemy mieli, można powiedzieć, kolejną zakładkę Mój Bon i w tej zakładce konkretnie generujemy kod, który jest przeznaczony tylko dla nas. Z tym kodem udajemy się dla przykładu na przykład do hotelu, pokazujemy ten kod na recepcji, recepcjonista wpisuje ten kod do specjalnego systemu i po chwili SMS-em otrzymamy kolejny kod, który i potwierdzenie transakcji, i ten kod również musimy przekazać recepcjoniście, wówczas w pełni dokonujemy dopiero transakcji. A można to zrobić na poziomie rezerwacji, czy dopiero już w hotelu, czy w pensjonacie, wtedy, kiedy jesteśmy na miejscu? To już jest kwestia związana z hotelem, prawda? Jak hotel albo inne placówki będą podchodziły do tego zagadnienia. Czy można taki bon zrealizować wstecznie, czyli uznać, że może to być jakaś rekompensata pieniężna za wakacje, które już się odbyły, na przykład w lipcu? Wydaje mi się, że nie. Chociaż na to pytanie pewnie bardziej kompetentna byłaby Polska Organizacja Turystyczna, która zajmuje się realizacją konkretnie tego zadania. Ja przypomnę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma niewielką cząstkę w realizacji bonu turystycznego. Innymi słowy, my udostępniliśmy swoje narzędzia informatyczne, żeby jak najbardziej usprawnić realizację bonu turystycznego, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tego bonu. A czy bon służy wyłącznie jako dopłata za pobyt w hotelu czy pensjonacie, czy może być też wykorzystany na przykład jako dopłata do biletu w parku rozrywki, aquaparku, biletu do kina? No z tego co wiem, ta placówka musi świadczyć, konkretnie w ustawie jest napisane, chodzi o usługi turystyczne, czyli innymi słowy ta placówka, dobrze byłoby, gdyby ta placówka świadczyła, dajmy na to, nocleg i jakieś kajaki, wówczas z tego bonu można byłoby skorzystać. A to jest tak, że można wykorzystać ten bon wyłącznie na wyjazd z rodzicami, czy na przykład można też opłacić dziecku kolonię albo obóz?
Można opłacić kolonię albo obóz, tutaj nie ma żadnego problemu, jednak najważniejsze jest, żeby ten kod został wygenerowany i ten kod został przekazany w odpowiedniej formie. A jakbyśmy chcieli na przykład zabrać dziecko w podróż kamperem, to czy ten bon można wykorzystać na opłacenie paliwa do tego kampera? No nie ma takiej możliwości do tej pory. No, w ustawie jest jasno napisane, że kto może skorzystać, kto może świadczyć swoje usługi, więc nie ma tam żadnego miejsca na paliwo lub inne formy płatności, można tak powiedzieć. To proszę jeszcze rozwiać wątpliwości, bo już w internecie pojawiają się oferty sprzedaży bonu. Na przykład dostaniesz ten bon, który jest wart 500 zł, ale daj mi 200. Czy ten bon można odsprzedać? No tak, ustawa tutaj też jasno mówi. My wiemy, że w ostatnich dniach pojawiły się w internecie oferty sprzedaży bonów, jednak bonu turystycznego zgodnie z ustawą nie można sprzedawać. Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę oraz inne formy płatności. W ustawie konkretnie wskazano, że to jest właśnie ten cytat konkretny z tej ustawy. W ustawie wskazano także, że bon przysługuje konkretnej osobie, konkretnie dziecku, które z kolei ma prawo do świadczenia z programu Rodzina 500+. Czy ten bon można wykorzystać wyłącznie w kraju, czy również na pobyty zagraniczne? Wyłącznie w kraju, do tej pory na razie zagranica nie wchodzi tutaj w grę. A co jest na liście tych placówek, tych obiektów, które mogą taki bon zrealizować? Bo jak rozumiem, jest lista, ona jest aktualizowana, może się powiększać, może się skracać? Tak, no obecnie mamy około ponad 12 tysięcy podmiotów, które zarejestrowało się, żeby świadczyć swoje usługi. Tym konkretnie zajmuje się Polska Organizacja Turystyczna i ona weryfikuje wszystkie te firmy, które tym się zajmują. I dlatego jeżeli jedziemy na wakacje i chcemy skorzystać z bonu turystycznego, warto, żeby odwiedzić stronę internetową Polskiej Organizacji Turystycznej. W niektórych przypadkach warto może zadzwonić także do tej firmy, która świadczy takie usługi, żeby potwierdzić przed samym wyjazdem, czy faktycznie możemy ten bon zrealizować w tym konkretnym miejscu. Czyli jak rozumiem, ta lista nie jest zamknięta, ona może być aktualizowana, czyli obiekty mogą się cały czas dopisywać. Oczywiście, że tak. Obiekty mogą się stale dopisywać. My z naszych informacji wynika, że codziennie tych podmiotów dopisuje się nawet kilka tysięcy, więc wydaje mi się, że w połowie miesiąca już tych podmiotów będzie o wiele, wiele więcej. No, musimy poczekać, pewnie musi trochę upłynąć czasu, żeby firmy to zadanie poznały, żeby przekonały się do tego zadania, no bo to też jest w ich interesie. Pojawiły się kontrowersje i wątpliwości, ponieważ na tej liście znalazły się podmioty o nazwie na przykład sklep mięsny albo szkoła tańca. To może być bardzo mylące, tak? Możemy się dowiedzieć, że możemy na przykład w szkole tańca zrealizować taki bon, ale jak rozumiem, to nie jest prawda. Nie, w szkole tańca, z tego co wiem, nie możemy zrealizować tego bonu. No, jeżeli chodzi o firmy, no to jest taka specyfika polskiego rynku, że jedna firma świadczy różne usługi. Tak się dzieje od wielu lat. Najważniejsze jednak, że Polska Organizacja Turystyczna zajmuje się weryfikacją konkretnie firmy, która będzie świadczyła swoje usługi. A dla nas jako odbiorców tych bonów najważniejsze jest chyba, żeby ten bon był coraz jak najbardziej powszechny, żeby jak najwięcej firm po prostu wpisało się na tę listę, dlatego że w tej sytuacji będziemy mogli wykorzystać ten bon we wszystkich zakątkach Polski. Czyli żeby nie mieć wątpliwości, warto zadzwonić do tego podmiotu czy do tego obiektu, który się zgłosił na listę, bo jeżeli zobaczymy, że tam jest właśnie sklep mięsny, czyli jak rozumiem właściciel sklepu mięsnego ma działalność również turystyczną, czyli może posiadać też hotel czy pensjonat, ale to nie jest od razu widoczne, czyli lepiej się po prostu dowiedzieć, tak?
No, zawsze, wydaje mi się, że zawsze warto sprawdzić, no bo domyślam się, że osoby, które przejechałyby, dajmy na to 300 kilometrów i dowiedziały się, że tego bonu w tym miejscu nie można zrealizować, czułyby się rozczarowane. Dlatego najpierw warto wejść na stronę internetową Polskiej Organizacji Turystycznej, sprawdzić tą firmę i być może nawet zadzwonić do tej konkretnej firmy, spytać się o realizację bonu, potwierdzić to i zrealizować ten bon. Z całą pewnością nie chcemy spędzać wakacji w sklepie mięsnym, ani też w szkole tańca, jakaby nie była. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie za tę informację. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski był gościem Onet Rano Wiem. Dziękuję również wam wszystkim. Jeśli jesteście przed wakacjami, no to niech to będą cudowne, udane wakacje. Do zobaczenia jutro o 7:55 w Onet Rano.